Na pomoście przy jeziorze Liwia Łuża w Niechorzu w gminie Rewal. Rozglądamy się ciekawie dookoła. Brzegi jeziora są niedostępne, zabagnione i porośnięte szerokim pasem szuwarów i trzcin. Na południu widać zespół elektrowni wiatrowych. Jezioro jest rezerwatem ornitologicznym, wypatrujemy więc ptaków. Oprócz pary krzyżówek dostrzegamy samotnego samca głowienki oraz pojedynczego łabędzia niemego. Ostatnia dekada maja to szczyt sezonu lęgowego. Większość ptaków ukrywa się w szuwarach, wychowując młode. W powietrzu krążą kormorany. Jeden z tych czarnych ptaków trzyma w dziobie patyk, prawdopodobnie przeznaczony na budowę gniazda. Idziemy tam, dokąd leciał kormoran, drogą rowerową wzdłuż brzegu jeziora. Przekraczamy tory nadmorskiej kolei wąskotorowej i wchodzimy na drugi pomost w Niechorzu. Para łabędzi niemych wodzi tutaj trójkę młodych. Jezioro Liwia Łuża otrzymało status rezerwatu w roku 1959, głównie ze względu na liczną populację lęgową łabędzia niemego. Ptak ten w połowie ubiegłego wieku był gatunkiem rzadkim. Sytuacja łabędzia od tego czasu znacznie się poprawiła. Obecnie głównym zadaniem rezerwatu jest zachowanie różnorodnych siedlisk kształtowanych pod wpływem zmiennego oddziaływania wód Bałtyku. Są to szczególnie biotopy słonolubne i siedliska ptaków wodnobłotnych. Jezioro Liwia Łuża powstało na skutek odcięcia Zatoki Morskiej przez narastającą mierzeję. Zbiornik ma średnią głębokość zaledwie 90 cm. Z Morzem Bałtyckim jest połączony przez kanał Liwia Łuża, przez który okresowo odbywa się ruch wody w obie strony. W czasie sztormów spiętrzone wody morskie wlewają się do jeziora. Gdy poziom wody w jeziorze osiągnie wysoki stan, następuje z kolei jej odpływ przez kanał do morza. Charakterystyczną cechą jeziora jest przybrzeżny pas trzcin o szerokości od 5 do 60 metrów. Jest to środowisko lęgowe wielu ptaków, między innymi trzciniaka. Wśród trzcin toczy się bujne życie bezkręgowców. Odbywają swoje gody łądki dzieweczki, należące do ważek równoskrzydłych. Samica łądki składa jaja do tkanek roślinnych. Zawsze towarzyszy jej samiec, przyczepiony przydatkami analnymi do przedtułowia partnerki. Pary tych owadów siadają na pływających obumarłych częściach roślin lub na roślinach wodnych sięgających powierzchni wody.
Tutaj też wygrzewają się żaby zielone. Pozornie ospałe płazy gotowe są w każdej chwili rzucić się w kierunku nieostrożnych ważek, by je pochwycić i połknąć. Żaby też nie mogą czuć się bezpiecznie, bo mają wielu wrogów. Zaskroniec jest groźnym łowcą płazów. Tym razem gad wybrał inny cel ataku. Żaba wolała jednak natychmiast zniknąć z oczu drapieżnika. Ważki mogą teraz bez obaw gromadzić się na pływających liściach grążela żółtego. Po powierzchni wody ślizga się drapieżny nartnik w poszukiwaniu zdobyczy. Młoda mewa srebrzysta leci w kierunku brzegu Morza Bałtyckiego. Rodzina łabędzi niemych zdecydowała się odpłynąć w inne rejony jeziora. Zainteresowała nas grupa wysokich drzew widocznych z pomostu. Przez lornetkę widzimy mnóstwo gniazd i sylwetki kormoranów siedzących na gałęziach. Postanowiliśmy zejść z pomostu i pójść w kierunku kanału Liwiałuża. Pod mostem na kanale gromadzą się śmigające w powietrzu jaskółki oknówki. Prawdopodobnie mają tu swoje gniazda. Z mostu rozciąga się widok na kolonię lęgową kormoranów. Brzegi kanału porośnięte są starymi olchami i pojedynczymi dębami. Stałymi mieszkańcami tego zakątka są krzyżówki. Grzywacz przyleciał tu, by napić się wody. Na drzewach i ziemi pokazują się liczne kwiczoły. Prawdopodobnie mają tutaj swoją kolonię lęgową. W dziupli wykutej w pniu olchy wychowują potomstwo dzięcioły duże. Kolonia lęgowa kormoranów zlokalizowana jest na zachodnim brzegu kanału. Ptaki zbudowały ponad 100 gniazd na grupie starych olch. W pobliżu kręci się wrona, licząc na łatwy łup. Wśród kormoranów panuje zadziwiający spokój, mimo dużego zagęszczenia ptaków. Pierwszy ożywiony okres życia ptaków w kolonii, gdy były zajęte budową gniazd i tokami, już minął. Teraz większość kormoranów cierpliwie wysiaduje jaja. Budową gniazda zajmują się obaj partnerzy z patyków, które są odłamywane z drzew lub wyławiane z wody. Czasami samiec ogranicza się tylko do przynoszenia budulca. Resztę pracy wykonuje samica. Wnętrze gniazda jest wyściełane drobniejszym materiałem, często wodorostami. Niekiedy budulec pochodzi z porzuconego gniazda, które ulega rozbiórce.
Kormorany zaczynają składać jaja w kwietniu, zwykle 3 lub 4, o barwie jasno-niebieskiej lub zielonej. Często pokrywa je biała kredowa warstwa. Okres inkubacji jaj trwa 23 do 30 dni. Obaj partnerzy wysiadują jaja na zmianę. Gdy słońce mocno operuje, ptaki ratują się przed przegrzaniem, intensywnie dysząc. Otwierają dziób, a ich podgardle wykonuje wachlujące ruchy. Kormorany nie mogą liczyć na kojący cień liści drzew. Ich odchody szybko doprowadzają do obumarcia drzew na skutek przeżyźnienia gleby. W tej kolonii niektóre stare olchy wypuściły jeszcze liście, co może świadczyć, że ptaki lęgną się tutaj od niedawna. Sądzimy, że kormorany zasiedlają te drzewa dopiero drugi lub trzeci sezon. Nie mamy jednak na ten temat żadnej pewnej informacji. W większości gniazd trwa wysiadywanie jaj. Odkryliśmy tylko jedno gniazdo, w którym przebywają już kilkudniowe młode. Pisklęta wykluwają się nagie i ślepe, są więc typowymi gniazdownikami. Jasna skóra piskląt po 3 dniach ciemnieje i staje się czarna, jednocześnie otwierają się powieki. Później młode pokrywają się czarnym puchem. W pierwszych dniach rodzice stale pilnują swoje potomstwo. Nie udało nam się zaobserwować karmienia piskląt, które sięgają dziobem głęboko w przełyk rodzica, by połknąć złowione przez niego ryby. W powietrzu odbywa się umiarkowany ruch kormoranów, co świadczy, że w kolonii nie ma wiele piskląt do wykarmienia. Od czasu do czasu dorosłe ptaki podrywają się z gałęzi, na której siedzą, i odlatują, by złapać dla siebie ryby. Kormorany obdarzone są przez naturę umiejętnościami, które pozornie wzajemnie się wykluczają. Potrafią zręcznie czepiać się gałęzi, świetnie latać, doskonale pływać oraz głęboko nurkować. Upierzenie tych ptaków nie jest jednak odporne na wodę i przemaka w czasie nurkowania. Kormorany, które wracają z połowów, muszą się osuszyć po wylądowaniu na gałęzi. Rozkładają szeroko skrzydła i wycząsają z piór krople wody. Kormorany poświęcają dużo czasu na tę czynność. Długo stoją na gałęzi i wystawiają pióra na działanie wiatru i promieni słońca. Sylwetka kormorana suszącego skrzydła jest bardzo charakterystyczna dla tego ptaka.
Rodzice mają przed sobą długi okres wychowu potomstwa. Młode dopiero po 2 miesiącach od wylęgu są lotne i razem z rodzicami opuszczają kolonię. Nasza krótka wizyta u kormoranów dobiega końca. Jezioro Oliwia Łuża dostarczyła nam dużo wrażeń i ciekawych obserwacji w bliskim kontakcie z dziką naturą. Przebywając nad Bałtykiem w okolicach Niechorza, warto zapoznać się z tym ekosystemem i nie ograniczać się tylko do korzystania z uroków morskiej plaży.